Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy w drugiej fazie czyszczenia 30 i teraz chciałbym wam troszeczkę pogadać, pewnie znacie, na temat takiego produktu, produkt GBL Clean Glosses, niemiecki produkt. W wielkim skrócie jest to produkt, którego celem jest usuwanie nalotów wapiennych z powierzchni waszych szyb. Powiem wam, że wziąłem go tylko i wyłącznie typowo pod testy. Ja wiem, że nie zawsze mam przy sobie cytrynę, kwaski cytrynowe, żeby to rozpuszczać, psikać tutaj. Ten produkt nie jest relatywnie drogi i postanowiłem po prostu go u siebie zacząć stosować, zobaczyć jak on wypadnie, a przy okazji zrobić wam jakąś, oczywiście subiektywną, niesubiektywną moją ocenę zużywania tego środku. Tego mamy 250 ml tutaj. I jak się go stosuje? Przede wszystkim psika się na miejscach, które chcecie poddać procesowi czyszczenia. No i zostawiamy go na troszeczkę, żeby on zadziałał. Produkt jest całkowicie nieszkodliwy dla ryb, nieszkodliwy dla skorupiaków, bazuje na naturalnych środkach czyszczących. Także waszych skorupiaków i ryb tym nie zabijecie, tym środkiem. Ja powiem wam, że swojego czasu już udało mi się go przetestować, żeby nie spoilerować zawczasu. Zobaczycie, czy efekt jest zadowalający was, czy nie. W przypadku dużych zaległości, czyli po prostu dużego zalegającego osadu wapiennego, warto jest po prostu czynność sobie powtórzyć. Ja to robię w przyspieszonym tempie, ponieważ nie chciałbym, żeby ten film zbyt długo trwał, ale już możecie zauważyć, nie wiem czy to będzie widać, ale produkt już robi swoją robotę. Część osadu wapiennego już ładnie mi schodzi. Wystarczy to tylko przetrzeć. Zobaczcie, gąbka już się robi ciemniejsza. Także osobiście widzicie, ja osobiście uważam, że środek jest przydatny. Na cenę, która została w niego zainwestowana, bo ja to traktuję jako inwestycję, inwestycje w wiedzę, inwestycje w naukę, w doświadczenie, bo i wiedza to poprzez naukę jest waszym doświadczeniem. Uważam, że jest jak najbardziej to wszystko ok. I w mojej ocenie warto taki środek sobie wyposażyć w wasze studio akwarystyki, ponieważ robi środek robotę. Nie musicie biegać za kwaskami cytrynowymi, cytryną, która nie zawsze w każdej porze roku jest dostępna, tak po prostu od tak jest, bo jest. Zużywanie tego środka jest naprawdę małe, czyli on powoli się zużywa, a robotę, jak widzicie, zrobił. Ostatnie przetarcia. Akwarium na zewnątrz przetrę, jak już będę miał zbiornik zalany. No i robota zrobiona. Moi drodzy, także ten środek do czyszczenia nalotów z szyb pochodzenia wapiennego uważam, że robi swoją robotę. Także według własnych decyzji podejmujcie sobie decyzję, czy tak, czy nie. Tu jeszcze z zewnątrz go muszę wyczyścić, tą szybę. Ja się zabieram dalej za robotę. Na ten moment to tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Akwarystyka słodko-wodna. Cześć!